A w dzisiejszym odcinku Maciek będzie pokazywał, a ja będę wszystko tłumaczył. Ja będę pokazywał, Łukasz będzie wszystko tłumaczył. Będziemy się doszukiwać ewentualnych różnic między Wranglerem a Luazem. Bardzo podobny zresztą. Ale powiem ci, że niczym kreska się nie jest różni. Ta sama, niczym. Nie, niczym się nie różni. Ja bym nawet pomylił, jakby stał Wrangler tak. I Luaz, nie kapnąłbym się, który jest który. Zupełnie. A Maciek będzie mi rozkazywał. Wejdź. Usiądź, musisz usiąść, Łukasz. Ale to nie, to czuć, czuć. Nie, musisz usiąść. Ale czuć, wiesz, ale ja cię proszę powiem usiąść. Ci, że nie, bo... Łukasz, proszę, no usiądź. Wejdź do tego samochodu i teraz powiedz, co czujesz. Dzień dobry. Dzień dobry, jedziemy na trip Słowacja, Węgry i zobaczcie, kto będzie dzisiaj z nami jechał. A wystąpią Konrad w swoim Golfie. Ta Dacia to chyba nie od nas. Kolejny będzie Daniel i jego Polonez. Piotrek dużym Fiatem. No i dojechaliśmy do Barwinka, tankowanie, wymiana waluty i suniemy dalej. Tak, jedziemy ze znajomymi z rzeszowskich oldtimerów, bo umówiliśmy się, że chcemy zobaczyć, a w zasadzie my, jak my, ale chcemy wam pokazać muzea, niekoniecznie takie, które są w Polsce, a najbliżej naszego województwa, naszej granicy mamy Słowację i Węgry, więc stwierdziliśmy, że nasze dziadki dadzą radę i tam dotrą. Tylko teraz kwestia, czy my damy radę. My powinniśmy dać radę, no dziadki też muszą dać radę. No jedziemy, mamy Słowację do przejechania, mamy Budapeszt, mamy Węgry tak naprawdę do Budapesztu. Cel Budapeszt, tam na miejscu parę muzeów i na powrocie pewnie pojedziemy przez Słowację i zobaczymy, co jakieś muzea na Słowacji. Tak, a drogi są kręte, temperatura sięga 40 stopni, nawet nieraz więcej, a my nie mamy klimatyzacji. Więc na pewno podróż będzie dosyć ciekawa. Będzie nam umilało auto serwisowe. Tak, którym jedzie Maciek, a które na pewno zobaczycie tam podczas tego filmu. Jest gdzieś schowane dobrze, ale jedzie. Także za karę, jeżeli ktoś komuś się zepsuje auto, przesiada się do Maćka. Nasza wycieczka nie będzie tak oczywista, bo pierwsze, co żeśmy zrobili, to wyrzuciliśmy płatne drogi i autostrady. Więc nie będziemy jechać autostradami. Nie jedziemy autostradami. Jedziemy po prostu zwykłymi drogami, bo może niepolnymi. No tak, żeby nie wkurzać kierowców tak samo może na autostradach, bo nasze samochody, wiadomo, nie należą do jakichś demonów prędkości, a i tak samo my nie spieszymy się nigdzie, tylko chcemy korzystać z tego wolnego czasu. Wakacje. Wakacje, dokładnie. I chcemy po prostu zobaczyć sobie te miejsca, przez które będziemy przyjeżdżać, a nie przelatywać. Więc właśnie, nie przelatując, omijamy autostrady i jedziemy tak zwaną starą czwórką. Do Budapesztu. Do Budapesztu. Okej, okay. One that, one chat. 4000 chat. Jesteśmy w Retro Design Muzeum. Muzeum, gdzie cofnęliśmy się do takich naszych ulubionych motoryzacyjnych czasów, czyli czasów PRL-u. Za chwilę wam pokażemy fajne samochody, maluchy, duże Fiaty, Skody, Wartburgi. O, nawet choćby taka Jawa, na której siedzimy, czy jakieś inne busiki. Założenie było takie, że mamy wam pokazywać różne muzea, ale niekoniecznie w Polsce. Więc dlatego stwierdziliśmy, że pojedziemy do Budapesztu, ale przyjechaliśmy tutaj naszymi klasykami. Ogarniemy dwa muzeum w Budapeszcie. Tak? Teraz tak. Jest pierwsze, a później wam jeszcze pokażemy drugie. Także może wam się to na tyle spodoba, że sami zechcecie przyjechać tutaj. Ale już patrząc na to muzeum, może nie jest jakieś takie spektakularnie duże, ale wygląda bardzo klimatycznie i całkiem fajnie. Zresztą idziemy zobaczyć. Cofnijcie się z nami w czasie.
To co, mamy Wartburga, kabrioleta. Takie samochody oczywiście nie wychodziły przecież. To jest... Jak nie wychodziły? Popatrz, no jaki on jest. No popatrz, to w ogóle nie ma, to jest bardzo ładny Wartburg. Pink Cadillac, co najmniej. Usiądę, sprawdzę, przymierzę się. Może szybka lekcja obsługi Wartburga. I teraz właśnie. Ja będę pokazywał, Łukasz będzie wszystko tłumaczył. Zaczynamy. Tak, tu są biegi, prawda? Biegi. I tutaj teraz może szkolenie z biegów. Czyli ale to nie masz... wyrywaj mi, to ja muszę, dobra, wiesz? No, chciałem sprawdzić, dobrze, czy jest luz. Sprawdź, czy jest luz. Dobra, okej. Jest luz. Okay. Jest luz. Jedynka do góry, proszę bardzo. Ale muszę coś wcisnąć, tak? Sprzęgło. No, a, no to musisz od tego trzeba zacząć. A to jest jeszcze, możesz zostawić wajchą, bo spodem wolne koło. Dobrze, tak, spokojnie. No, dobra, jedynka teraz. Jedziemy, tak? I do góry. Do góry, jedynka, tak. Mamy jedynkę, dobra, okej. I teraz dobrze. W dół, czyli co? No w dół, czyli tam w dół, w stronę nóg. Bardzo dobrze, dwójka. Teraz na środek i do deski rozdzielczej. Jeżeli bardzo dobrze, to raczej nie dwójka, tylko piątka. Ale niech mu będzie. Jaka piątka? W Wartburgu piątka? No dobra, niech mu będzie. No, jedziemy. Na środek teraz, do deski rozdzielczej i do góry. I do góry, trójeczka, proszę bardzo. I w dół. Nie, no i teraz w dół czwóreczka. Bezpośrednio pyk, tak, mamy czwóreczka. Cztery, tak? A teraz wsteczny, czyli musisz znowu na środek dać. Nie, i teraz jest... ciągniesz dźwignię do mnie. I teraz do siebie. I na górę. A i to masz wsteczne. Jest pięknie, polecam. Ten samochód... To jest bardzo prosty propozycja. Zajebisty. Idźmy dalej. Dobrze. Otwieranie też nie jest oczywiste. Nie jest oczywiste. Allseat. Allseat mamy, Allseata. Ale tu jest pięknie, widać tą deskę rozdzielczą jak w Citroenie, w jedynie słusznej marce. Oczywiście koła na trzy śruby. A tu jest wersja właśnie Wartburga, tak jaka powinna być. I taką właśnie miałem, z chromowanym przodem, chromowane zderzaki. I to jest właśnie taki Wartburg jak tamten, tylko ze zderzakiem. On cały czas mówi o tym Wartburgu, że on miał i miał i miał. I sprzedał go za czapkę śliwek. Gruszek. Drożej. Za gruszki. Chciałbyś. Skoda S100. Pamiętam, mój wujek miał i w lato było przerypane, bo z tyłu, z tego co pamiętam, szyba się nie odsuwała. W ogóle nie ma korki. Ja jechałem taką w Bieszczady. Raz w roku moi rodzice mieli taką. A najgorsze w tym samochodach było to, że w tych czasach nie można było kupić blach. Ciężko było w ogóle do takiej babci kupić blachy. I gniły błotniki i gniło... Dużo razy było tak, że gnił tutaj zaczep od maski, bo tu mamy bagażnik, nie? Silnik jest z tyłu. A najfajniej było, jak przejechały dwa tiry i dźwignęły maskę z rdzą do góry. Dobrze, że drugi rygiel trzymał, to maska nie poleciała na szybę. A to w Budapeszcie oznacza, że to jest nauka jazdy. GPR Mover Zeto Kepses, każdy wie, że to czyli najlepsza szkoła nauki jazdy. Tak, szkoła jazdy. W wolnym tłumaczeniu. Zobaczmy tu z tyłu, patrzcie. Maluch. Jaki kolor? Yellow Bahama. Mój dziadek miał taki właśnie taki lub kolor. Lub piasek pustyni. Piasek pustyni. Mój dziadek miał taki sam kolor właśnie tego Malucha. I zawsze go można będzie jeszcze dotankować. O. Łukasz? No. A masz kluczyk? Nie dotankujemy go niestety. No ale. Teraz ta podróż do Budapesztu z naszymi samochodami bez klimatyzacji, naprawdę to była masakra jakaś. A wyobraź sobie, jak ludzie do Bułgarii jechali czteroosobową rodziną z bagażami. Tak, tylko że jechali czteroosobowa rodzina, dwójka dzieci z tyłu, karnister z benzyną między nimi lub na dachu, ale później powrót był taki. Karnister z benzyną dalej jechał, ale jechały kryształy. Dywany, kryształy, lampy, wina i wszystko, co się dało jeszcze ewentualnie opchnąć na bazarze w Polsce, nie? Tak. Ale bo... takim Zaporożcem to byś chciał pojeździć w tamtych czasach? Wiesz co, nawet w tych czasach, jak jeżdżę nieraz kolegi z tym Zaporożcem, to dla mnie to jest jakaś masakra. Ale ciężko? Chodzi o głośność ogólnie w tym samochodzie, wibracje wszelakie, także... Ale... No. I biegi trzeba pamiętać, że są troszeczkę inaczej niż normalnie, odwrotnie. No dobra, tylko że wiecie co, najśmieszniejsze jest to, jak jechaliśmy tutaj, to od Szostofurto tutaj, nie Szostofurto, od Szarospatak, jak jechaliśmy, to minęliśmy przynajmniej dwa. Tak, nawet machaliśmy do Zaporożca. I goście po prostu się nimi poruszają na co dzień i to jest fajne. O, tu mamy Rayleigh. Macie Vogue, ale nawet jeszcze Vogue jest o tyle ciekawa, że to jest wersja kombi.
no kurwa, nie ma testy. Ten pan też już przeklina chyba po polsku. A to Luas. 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 Nie wolno wchodzić. Mamy Luasa, no czyli taki odpowiednik radziecki Wranglera. Bardzo podobny zresztą. Ale powiem ci, że niczym się nie różni. Kreska jest ta sama, niczym. Nie, niczym się nie różni. Ja bym nawet pomylił, jakby stał Wrangler, tak. Luas, nie kapnąłbym się, który jest który. Zupełnie. Nie? Mhm. Chociaż nie, kapnąłbym się. Bo Luas ma napis na tablicy właśnie rejestracyjnej, że to i Luas. Tylko tym się różni, tak? Bo tam jest Wrangler, a to jest Luas. Dokładnie. Piękny jest. Ale mamy zastawę 1100 Rally. No, rajdóweczka. Ale to bardziej Jugo, patrz. Zobacz, ma zastawę, ale znaczek Jugo. Ciekawe, co to... No bo to tak szło, taka była... Chyba, że ktoś to nakleił, nie mam pojęcia. Szczerze, no, nie znam się na zastawach. Ale... Ale... Ale fotel można... widać, że no, dosyć mocno wytarty, więc no to mocno, pojeżdżone. Nie jeden rajd widział. No i teraz wygląda to całkiem dobrze. Bardzo pięknie. Odciśnięty mocno ząb czasu. Ale można się poczuć jak na prawdziwym rajdzie. Było gorąco. Było gorąco i to bardzo. Ciekawy jestem, czy podczas rajdu też słuchali muzyki, jeżeli głośniki, to jest pozostałości po tym, co kierowca zostawił. Musiałyby chyba z tyłu być dwa altusy takie porządne i dobry wzmacniacz diory, żeby to nagłosić, żeby to słychać było. No nie, no bardzo, bardzo przyjemnie. A tam mamy polski kawałek motoryzacji, czyli duży Fiat i to ten pierwszy duży Fiat. Patrzcie, silnik 1300, klamki takie same jak w Wielczu. I turystyczny telewizor, o! Tak. To jest... W maluchu Bisie, tak? Fiat 126 Bis. Bis, no, Bis. Od razu widać po tych wylotach, tak jest, że to jest Bis. Już wymarły te samochody, przegrzały się. Zobaczcie, jaki sprytny uchwyt na antenę. Ciekawe, czy to jest oryginalnie, czy to, żeby nie był w dachu. Ale wygląda bardzo fajnie. Ale daczka w bardzo ładnym, zachowana stanie jest, tak naprawdę. No. No i co, Łukasz, który byś wybrał na wakacje? Na wakacje? Tak. Nie, Luas nie. Z klimatyzacją, czyli żaden. No nie, no z klimatyzacją. No, rozmawiamy o samochodach, które jeździły w tamtych czasach i nie miały klimatyzacji. Ja się pytam, który byś wybrał. Wiesz co, ja bym wybrał chyba tego Poloneza z nienadówką. Niewiadówką. Tak. Z niewiadówką. No, bo lepszy swój wróg niż obcy. O. Tu jest. Tramat. Kawał demoludu. Kombi. Wiesz co, zawsze mi się w kombi Trabantach podobała ta tylna szyba, która nie była zielona. Gdyby... Była taka wielka, patrz. Zobacz, ale gdyby, wiesz tu... co, gdyby kamera jeszcze oddawała zapach z tego Trabanta, to mamy powrót do przeszłości stuprocentowy. Naprawdę. Chcesz sprawdzić? Zobacz, czy nie cofniesz się w czasie. Wejdź. Usiądź, musisz usiąść, Łukasz. Ale to nie, to czuć, czuć. Nie, musisz usiąść. Ale czuć, wiesz, ale nie, ja cię proszę powiem usiąść. Ci, że nie, bo... Łukasz, proszę, no usiądź. Wejdź do tego samochodu. I teraz powiedz, co czujesz. No. Czegere. Cofnąłem się w czasie. Jestem gdzieś na polu u jakiegoś rolnika. No, dokładnie. Ale zobacz, czy ta szyba tylna nie jest cudowna? Jest cudowna. No jest piękna. Ja chciałem takiego właśnie Trabanta, kombi właśnie o tą szybę. Jakby ktoś miał do sprzedania za 1000 zł, to biorę. A czy nie szyby, tylko Trabanta całego chyba. I popatrz, jak ludzie odpoczywali. Czy nie było pięknie? Pięknie było. Było dużo ludzi, było wesoło, same dobre fury. Dzisiaj by powiedział, że to jest jakiś zlot. O! Mamy historię pięknie, patrz, ale zobacz. Ale proszę. Polonez Egi Kose Pategorias, auto Meliet Elegant, fabryka samochodów osobowych, auto Greta Kosity 1980. To popatrz, przeczytaj tutaj. 1978, najlepszy rok. Nie przesadzaj. To jest Polonez, jak widzicie, może zapytamy przypadkowego przechodnia. O, ja tutaj mam takiego gościa. Może opowie nam coś na temat poczekaj, tego Poloneza. Poczekaj, znajdziemy kogoś. Jakiegoś Węgra. Dobrze. Hello? Hello. Czegemeger? Trochę po polsku, ale słabo. O, Polonez. Polonez tutaj jest. Opowiedz nam coś o Polonezie, człowieku.
o tym polonezie. Ale dobrze mówisz po polsku. No. No, studiowałem w Polsce. To co to polonez? Co tutaj się dzieje z nim? Polski polonez. Jak widać, przejściówka. Chyba Karo z przejściówką, nie? No to trzeba zacząć od tego światła. Ja lecę z mikrofonem do tego gościa. Karo, przejściówka polonez. Fajny, polski okaz. Trochę chyba już przemalowany, bo... Wałkiem. Tak, widać po włosy lakierniczej. Ja myślę, że można spokojnie na tym jabłka trzeć. Prospekty z tyłu, no, takie naprawdę. Który to może być rocznik? Myślę, że to już będzie około 90 rocznika. 9.2, 9.1. Mhm. Bo już 9.3 szły Karo, już te na wąskim tym moście, nie? No ale bardzo fajnie. Długo byłeś jeszcze w Polsce po tym, jak studiowałeś? Zostałeś chwilę jeszcze? Bo dobrze mówisz po polsku. No, starałem się przyłożyć do tego języka. Kurczę, to fajnie. No i... pracował w Żabce po prostu. Tak. I się tam nauczył. To jest piękna przyczepka, ponieważ ona się składała, była taka niska, ale można było właśnie ją rozłożyć. Tak, później. Bo ona jechała na takiej wysokości. Tak, to jest taka wysokość i można było ją rozłożyć właśnie do... Patrz, to jest mega wygodne. Według mnie nawet wygodniejsze od, aż mi się tak wydaje, od tej przyczepy. Jest więcej miejsca. Patrzcie, jakie łóżko. Nie, no ja bym, ja bym spał. Wspaniale, szczególnie, że wiesz, nie było żadnych oporów. Od wiatru, no nie, no bo ona chowała się ona za samochodem. Bardzo niziutka, taka mała przyczepka. Bardzo fajny patent. Myślę, że spokojnie mogłaby jakaś firma, tak jak tą przyczepę zreaktywować jakąś ten, no. Tak, i tą mogliby spokojnie wskrzesić i myślę, że za odpowiednie pieniądze by się znaleźli na nią chęci. Dzień dobry. A, dzień dobry. Do Kostomotów 2, ulgowe. 4,50 i jeden przystanek tylko. Jeden tylko, tak. Dobrze. Zobaczyliście właśnie, jak wygląda Retro Design Muzeum. Polecamy bardzo to miejsce, bo jest naprawdę bardzo klimatyczne. Zobacz, widzieliście sami, że są to pojazdy takie codzienne jeszcze lata temu. Przypominające o tych czasach. Łezka się wokół zakręciła. Bardzo, ja powiem ci szczerze, że mi pociekło. Pociekło? No. Pyłki. Nie, to ta nostalgia. Nostalgia. Także jeszcze tak. Wam pokażemy za chwileczkę, jak to wygląda w środku. Już może nie będziemy mówić nic, ponieważ w środku jest sporo ludzi i dosyć duży hałas, ale naprawdę jeszcze raz cofniemy się w czasie, tym razem już nie przez samochody, a przez rzeczy codziennego użytku. Gadżety, tam jest fajne, jakieś telewizory, nie telewizory, artykuły gospodarstwa domowego, zresztą za chwilkę zobaczycie. Historyki z też, zabawki. Bardzo fajne muzeum, przenosi super w czasie. Dobra. Zapraszamy. Zapraszamy. We'll be right back.
Łukasz! Co tam? Ty chodź, bo wiadomości się teraz będą zaczynać. Chyba bajka. Nie, to bajka się kończy, a reklam nie ma, więc wiadomości będą za moment. O! Nie, reklama jednak jest. To masz jeszcze 5 minut.